Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej nie zwalnia. Pozwala na to łaskawa aura, z czego drogowcy skwapliwie korzystają. Budowa idzie pełną parą. Na razie nie ma żadnych zatrzymań. Coraz więcej nawierzchni szczelnych. Zamykamy. Za mną widać zresztą w perspektywie już odcinki, które zostały przykryte warstwami bitumicznymi. Kolejne jeszcze w tych dniach tego starego roku będą prowadzone. Póki co kierowcy w obydwu kierunkach mogą poruszać się do samej Wapienicy, ale już niebawem się to zmieni. W tej chwili będzie utrzymany odcinek w dalszym ciągu do Wapienicy, natomiast w styczniu przewidujemy zamknięcie odcinka od ulicy Skrzydlewskiego do ulicy Wapienickiej, gdzie na całym froncie będzie prowadzona przebudowa już nawierzchni drogowej. Skrzyżowanie z ulicą Skrzydlewskiego to w tej chwili jedno z bardziej newralgicznych miejsc na całym odcinku robót. Chcemy uruchomić wlot ulicy Skrzydlewskiego dla przyszłościowego zamknięcia odcinka Cieszyńskiej do Wapiennickiej. Chcemy uruchomić wlot Spółdzielców do Cieszyńskiej, żeby już mieszkańcy osiedla mogli się skomunikować bezpośrednio z ulicą Cieszyńską. Plany na najbliższy czas? Jak najwięcej, a zobaczymy, na co nam pogoda pozwoli. No w końcu ta zima się pokaże.